Z okazji barburki orkiestra górnicza KWK Wujek przeszła ulicami Katowic. Od wczesnych godzin porannych radosną muzykę można było usłyszeć w różnych częściach miasta, a nawet w pociągu. W myśl zasady, że barburka jest dla wszystkich, górnicy punktualnie o godzinie 12 odegrali hejnał z 3 punktów w ścisłym centrum Katowic. Chodzi o to, żeby wszystkich mieszkańców województwa zaangażować w uroczyste obchody barburki, bo ta barburka rzeczywiście jest dla wszystkich, dedykowana jest ludziom, którzy głównie pracują w naszym mieście, czyli w Katowicach. Zaczęliśmy na dworcu PKP, ponieważ to jest takie miejsce, w którym krzyżują się wszystkie drogi mieszkańców z całego regionu i to właśnie tym osobom, które pracują tutaj, chcieliśmy dedykować tę barburkę. No i widać też po frekwencji, że ludzie nie zapominają o górnikach. Ludzie reagują fantastycznie i widzimy też łzy w oczach, widzimy uśmiechy. Właśnie jesteśmy po koncercie w pociągu Kolei Śląskich i ludzie byli zachwyceni, więc myślimy, że takie krzewienie właśnie tradycji jest bardzo potrzebne i ludzie jednak potrzebują tego, aby pamiętać o swojej tradycji. Górny Śląsk w całej Polsce, a nawet na świecie kojarzony jest z węglem. Choć przemysł górniczy lata świetności ma już dawno za sobą, a wiele kopalni w naszym regionie zostało zamkniętych, to górnicy starają się, by tradycje barburkowe pozostały w pamięci mieszkańców. Przy okazji tego święta nie zapominają też o swoich kolegach, którzy pracy górniczej oddali swoje życie.